Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, nie będę przedłużał. Klikamy przycisk graj i lecimy postacią numer 4, czyli wynalazcą. Powiem szczerze, wynalazca. Nie lubię tej postaci, a nic nie uwielbiam. Dlaczego? Przekonacie się za chwilę. A póki co, pora na wstępa. A poznać czwartego członka naszego uroczego zespołu. Braki w zdolności koncentracji nadrabia pomysłowością. Właśnie tak, moi drodzy. Czas na... wynalazcę! Chwila, jak to zrobiłaś? Naprawdę jestem kostką? O, wow! Ale mam małe... greczki. Nie powinno być możliwe. Jestem wszechmocnym ucieleśnieniem losu, moja droga. Wszystko jest możliwe. Już cię przywiodł do naszego lochu tego uroczego wieczora. Wszyscy przyjechaliśmy tym samym pociągiem. Aha. Był to jeden z nowych modeli, T-132. Z hamulcami rekuperacyjnymi. Okej, ciężkie słowo. Rozumiem, tak. A co, moja droga, pragniesz wygrać? Całkowite zrozumienie wszystkiego we wszechświecie. Widzę, że dziś wieczór w naszym uroczym lochu będzie się działo... Że dziś wieczór w naszym uroczym lochu będą się działy niezapomniane rzeczy, okej. Jak zwykle się plączę. No to zaczynajmy. No. A więc jesteśmy. Mamy wynalazcę. Mamy piękne wyposażenie, czyli młotek, klucz francuski i dmuchawkę. Tak. Oraz nową funkcję. Przełącz podgląd gadżetu. Gdyż tutaj przedmioty mają dwie formy. Zwykła oraz gadżet. Tam u góry właśnie widzicie gadżeta. Tym samym po prostu inny efekt, który będziemy dostawać po każdym pojedynku inny. I niestety tutaj mogę wprost powiedzieć, nie tak, że jej dostajemy za nic czy coś. Będziemy niszczyć sobie ekwipunek. Tak. Dlatego też będziemy mieli bardzo dużo po prostu skrzynek ze wszystkim. Dlatego zaczynamy z trzema, bo jedną już stracimy po pierwszej bitwie. I tak, mamy młotek, który moim zdaniem warto byłoby trzymać do końca. To jest naprawdę potężnym przedmiotem. Dmuchawkę, którą można przerobić przy pierwszej lepszej okazji. Klucz francuski, który jest dosyć dobry, ale nie jest aż taki istotny. No i dostaliśmy miecz, który też warto byłoby trzymać. Ale za to będę więcej opowiadał. Idziemy na kosmicznego żołnierza zdobywać kolejny przedmiot, potem na żabę. Walczyliśmy w ogóle kiedyś z żabą? Chyba tak, ale nie jestem pewien. I tak, promień ciepła. Spal wszystkie kostki. Mamy takie piękne coś, klikamy. I wszystkie kostki, które od was są spalone. A, to przy okazji jeszcze widzicie nasze przełamanie limitu. I tak, 4 i 1. Więc tutaj te szóstki to nie da. A nie ma sensu ich łączyć, bo mogę zrobić już niedobrze tak, więc no. A ma pospalne kostki, zadaję sobie obrażenia. No i cóż, bez straty ani jednego punktu życia. Udało się wygrać. Koza! Jesteś gwiazdą! Uwielbiałem gwiazdy. No. Ten expa i proszę. Zwycięstwo! Wyrzucasz swój stary nudny gadżet. Propiwie inspiracji możesz stworzyć nowy. Lubisz przedmiot do rozmontowania na części. I właśnie o tym mówiłem. Zawsze trzy losowe. Młotek, miecz, klucz francuski. Biorę klucz francuski, nie chcę tracić młotka i miecza, jak już mówiłem. A tu mamy kostur, 6 obrażeń za 1, znaczy za 8. Zmienia się w palnik, 3 obrażenia ogniowe. Póki co kosturu nie wstawiłem, co może było błędem. Ale cóż, dmuchawka. Teraz właśnie będzie nawet wiadomo, co stracimy. Tych wszystkich trzech rzeczy biorę dmuchawkę. Póki co, klucz. Tworzymy szósteczkę. I porażenie. Tym samym, okej, super. Tylko gorzej, jeżeli tak dostaniemy obrażenie. No, teraz nawet nie ma co łączyć. Po prostu bijemy, zabijemy i dziękuję bardzo. Piękne zwycięstwo. Ciekawe, co nam da poziom. Poza oczywiście jeszcze tym, no, rozmontowujemy to. Jedna kostka. No dobra. I mamy tutaj płatek śniegu. Nie pożyczę, zamrożę jedną kostkę. Zmieniamy go w lodówkę, która zamrożę jedną kostkę. Okej.
płatka śniegu nie ma co trzymać, skoro mamy i tak wolne miejsce. I teraz tak, stoimy tutaj. Okej. Okej, gro. Ja cię rozumiem. Dobra, musimy pokonać pianka, potem kichacza. Stereo głowy na koniec. Bo kichacz da nam dostęp do sklepu i do skrzyni, więc tak. I niestety, stracimy trochę jedną z naszych trzech rzeczy, które chciałbym zachować. Prawdopodobnie będzie to kostur oczywiście, ale... Po prostu... I tak szkoda. Bo gdyby tak udało się wszystkie zachować, to może kiedyś udałoby się jakoś na podstawie super coś osiągnąć. Ale nie. Jeszcze tego brakowało. Dobra. Dziękuję bardzo, wygraliśmy. Więc dobrze. No i teraz jest zmontowywanie, więc niestety, no, kostur. Bo miecz i młotek przejmują dowolne kostki, a kostura trzeba aktywować. No i proszę. Maksymalne, co mogliśmy trafić, to trafiliśmy. Szkoda tylko, że tak. Mimo wszystko mam taki słaby wynik i teraz... Super, po prostu. Chociaż okej, nie jest aż tak źle. No i szybkie zwycięstwo tu będzie. Ale no, smutek tracimy teraz. No z tych rzeczy, bo sobie uświadomiłem, że właśnie byłem głupi i... nie wstawiłem płatka śniegu. Ale dobra. Teraz mam do wyboru miotacz ognia albo bliźniaczą kość. Szczerze wezmę miotacz ognia. A tutaj mamy wytrych. Okay. I szczerze mówiąc, z tych dwóch rzeczy po prostu miotacz ognia wydawał mi się lepszy. Ale teraz mamy tutaj bardzo ciekawe sprzęty, bo patrzcie, mchołówka. Potężne. Złom, który też jest wszechpotężny. Osobiście polecam każdemu brać złom, jeśli tylko jest okazja. Albo ulepszenie. I cóż, no. Dla mnie jest to spory dylemat, bo złomem można uratować sobie idealny ekwipunek. Ale wezmę ulepszenie. Tak wydaje mi się, że będzie lepiej. No, mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję. Po prostu mniejszy młotek oznacza więcej rzeczy tutaj. A więcej rzeczy tutaj oznacza większe prawdopodobieństwo, że jakieś śmieci mi dadzą do ulepszenia, nie to, co nie chciałbym stracić, więc... Ulepszam młotek, który definitywnie zostaje ze mną już do końca gry. No i teraz idziemy na stereo głowego. Mając 5 przedmiotów ze sobą. Chyba. A może 4? Zresztą mniejsza o to. Najistotniejsze jednak jest to, że tak. To w taki piękny sposób. Dobra, to się i tak wyklucza. I teraz tak. Tak. Tak, trochę to marnotrawstwo, bo 3 obrażenia tylko, ale... Zadajemy ile możemy. I okej. Udało się zrobić to tak, super. Płatek śniegu okres się osłabnił, no jak mi przykro. Ale my wygrywamy. Więc po prostu jej. No i wyrzucić musimy te 3 rzeczy, więc... Płatek śniegu. Dostajemy zamiast tego skórzany pancerz, no? Dobrze. Kolejna rzecz, którą wcześniej czy później wyrzucimy. O proszę. O proszę, darmowe. Czekoladowe ciastko. Kolejna rzecz, która... Potencjalnie jest do wyrzucenia, tak. I tak naprawdę jedną z tych trzech wyrzucę na pewno. Na zawsze do nich się trafi, bo wiecie. Nie ma opcji, żeby się trafiły tylko te rzeczy, których nie chcę. I proszę, 2 sklepy. Potarączka czy czarodziej? Powiedzmy, że złota rączka. Prawda, tutaj dostanę tylko jeden przedmiot, ale... Podkreślam, ale... Jest pewna znacząca różnica w tym wszystkim. Bo w przypadku, kiedy dostaniemy jeden przedmiot, tutaj dostaniemy też monetę. Przez tak pokonamy czarodzieja, będzie więcej już pieniędzy i może coś kupimy. A gdybyśmy poszli do czarodzieja, dostalibyśmy w sumie jeden przedmiot i za mało pieniędzy, żeby coś kupować, więc tak. O nie.
6 obrażeń z porażeniem i dmuchawka. A nam poraziło... Skórzony pancerz, nie jest aż tak źle. Dobra. Okej. Okay. Idzie szybko, sprawnie, może nawet to jakoś wygramy. No nie. Znowu porażenie. I no cóż. I... czekoladowe ciasteczko. Jak tak dalej pójdzie, to w sumie... nawet nie ma szans, żeby nas pokonał, bo po prostu, no... jego rzuty są za słabe. No i tu mam nawet porażenia, nie ma, więc jej. Dobra, głupi byłem. Naprawdę głupi, to bardzo. Aha, jeszcze opisy są błędnie zrobione po polskiemu. No pisze, ataka tutaj podwoiło nam pancerz. No, jaka głupota. Jaka głupota, nie, po prostu. Dobra, czy jest jeszcze coś do zrobienia? W sumie nie, więc po prostu... walczmy z nim. Super, po prostu jedna walka nam zabrała prawie całe życie. No ale już, trudno. Każdy może czasami być taką lamą. Więc nie ma co się tak... po prostu wyżywać na siebie. No i szczerze, wytrych, póki co. Okej, okay, jabłko. A tutaj mamy złom. Super, super. Jednak póki co bym go nie wyrzucał. Chyba, że będę miał tylko złom i dobrą rzecz, to wtedy go wyrzucę. O, to szczerze mówiąc... złom jest badziewiem. Owszem, ale przynajmniej takim badziewiem, który... gwarantuje, że mamy bezpieczeństwo trochę. A teraz pożyczę poszerzenie. Idealnie. Idealnie. Oj. Zawsze coś takiego. Przynajmniej. A czarodziej dostał dwójkę. Która niestety mu się nie zepsuła. Sporo ryzykuję, ale muszę. Kradzież i piątka. Szkoda. Szkoda. Ale okej, okay, przeżyjemy tę rundę. A po walce z nim mamy już level upa. I proszę, idealnie. Mamy to? Mamy! Mamy to, patrzcie! Udało się. Wykonany. Ledwo, ale tak. Się udało, więc jej. Wyższy poziom tak. Tym razem... żaden pancerz. A tu mamy... podróbę. No akurat się zmieściło. No i sklepik, który oferuje łopatę, regenerację, fajne. Trzeba w sobie łopatę, kryształ i ulepszenie. Mam coś w ogóle wartego ulepszenia? Tak, że chyba nie. Jeśli już to wezmę, może kryształ leczniczy później. Ale to później, najpierw walczymy z kaktusem. On miał tego typu efekt, dobrze. W takim wypadku tym razem zagramy tak inaczej. Wiem, że mógłbym skupienia użyć jednak.
Nie czujesz takiej potrzeby. Tak. Daję sobie obrażenia. No i 7 obrażeń? Co? Trochę dziwne. Nie rozumiem, co tam się stanęło. Co tam pisało? A, zobaczcie to. Ale plus 1 za każdy cierń. Pełen cierń. Użył tutaj 6. Zadał 5 obrażeń, chociaż mieliśmy redukcję 1. Coś tu mi nie gra. O, no i teraz w sumie patrzę, co jest takie fajne, bo redukcja 1. Ciernie 1, no po prostu nic tam się nie będzie działo, więc super. Jest sens duplikować. Dodaję 8, 9. Za mało, żeby to zrobić, ale i tak zduplikujemy. W ten sposób mogę zarzucić tam. I prawie wystartować z tym. Przy czym tutaj jedna tarczka, bo czemu nie? A tak, mieliśmy i tarczki tamto, dlatego 5, okej. No i tutaj 3, tak, tarczka to tak. Zgadza się wszystko. Ja i tym razem nie będę taki. Wiem, tym razem zrobimy to w ten sposób, prawidłowo. I zwycięstwo. Oraz no niestety wyrzucanie przed miotu. Zdecydowanie podruba. Wiem, że to było potężne przeciwko bossom, ale wolałem ją wyrzucić, bo była duża. I teraz tak. Bumerang? Nie. Dmuchawka? Nie. Sztylet? Tak. Jeśli bumeranga mogę wziąć. Ale to będzie już tylko po to, żeby, wiecie, potem go wyrzucić. Ja mógłbym kolca wziąć tylko po to. Dobra, wiecie, w sumie co tym szkodzi. Weźmiemy, będziemy mieli znowu 6 rzeczy. Przy czym dużo do wyrzucenia. I okej. Bałwan, którego nie musielibyśmy nawet pokonywać, no. No i tak to zrobię, bo jednak chciałbym mieć maksymalny poziom przeciwko bossowi. Odkurzacz i wilkor. Zacznijmy od odkurzacza. Super, skopił wszystkie kostki, oczywiście. Teraz tak, jakby to najmądrzej rozplanować. Podaję 8. I tak, to na ciastko by musiało pójść. Wtedy młotek daje 6. Albo 12 tam. Ewentualnie tak by chyba można było. Zostają nam takie kostki. Dobra, tak, tak będzie lepiej. Zdecydowanie. Bo teraz tak pięknie możemy zaatakować za 16. Tutaj jeszcze za ileś tam. No. Tarczka standardowo. I w sumie nie wiem, czemu nie użyłem skupienia. Skupienie by go wykończyło w tej rundzie. No niestety, nie myślę. A teraz jeszcze. Te kostki ślepe. Zaryzykujemy. 6 i 5. No cóż. Niestety. Jedno obrażenie zabraknie. Ale tak czasem bywa. No i jeszcze 4 się wyleczy. Oczywiście. No. Oj, no niestety, no trzeba. Co za wstyd. Jak rumby się o tym dowiedzą, będą mi przygadywać, gdzie skończoność. Okej, rumby. Ciekawe. Ciekawe, czy są to też te tamte odkurzaczyki. Będzie typu iRobot rumba. Ciekawe. To jest tak, kolec, młotek, złom. Polec. Gorzej, że mamy mało życia. A tutaj mamy wziąłczytkę. Nie najlepsza, ale może być. I teraz wilkor. O no, nie prosi w świecie. Bałwan nic nie oferuje, a wilkor chociaż daje nam przedmiocik.
na zastępstwo. I tak, w przypadku Wilkora nawet nie będę się oszczędzał, bo to jest potężny przeciwnik. Zaczniemy po prostu na ostro. Zadając mu 24 obrażenia. No i podpalając wszystkie kostki, które oczywiście ma w formie duplikatów. Tak, oczywiście musiał być jeden duplikat. Jak on nie ma duplikatu, to po prostu jest jakieś niemożliwe. Zawsze ma. Uwierzcie mi, za każdym razem. Zawsze. Bez wyjątku. Okej. Dobra. Okej. Dobra, idealnie. I dobra, teraz tylko co zrobić, żeby nie otrzymał... Żeby nie miał jeszcze jednej tury, no niestety. Ponownie bumerang. Jest naszym zbawcą, jednocześnie naszym zgładzicielem. Brzęczyk. Oczywiście brzęczyk. Tak, tak. Elektromagnes. O. O. Elektromagnes, powiem szczerze, że to jest potężny przedmiot. Zdecydowanie bym go brał. Tylko... To dopiero jak już stracimy jeden z tych przedmiotów. Ono zajmie dwa miejsca. Akurat elektromagnesa z chęcią bym nawet ulepszył. Podatność na ogień, dobra. W takim wypadku powitałbym go w ten sposób. I tak, jestem świadom, że mógłbym czekać, ale... Po co czekać, no powiedzcie. Lepiej po prostu zaatakować ile możemy i no. Potem się przejmować resztą. Jest to dwie jedyneczki. Teraz też za dużo nie zrobię. Dwa punkty życia. Wtedy będziemy mieć trzy szóstki. Dobra. Wariactwo, bo wiem, że możemy zginąć od tego, ale to trzeba zaryzykować. Dobra. Opłaciło się ryzyko. Minimalistycznie przeżyjemy. Minimalnie. Więc dobrze. Nie trzymałem, że coś być nie tak, ale na szczęście gra tym razem wynagrodziła ryzykancki styl rozgrywki. No i teraz tak, palnik. Albo złomny. Czyli barykada. Tym razem już starczy tego. Mógłbym złom wziąć, ale nie. Jesteśmy okazji ulepszenia elektromagnesu, to patrzcie. To jest mały elektromagnes. Mówiłem, ulepszyć go będzie super. Elektromagnes tutaj. O, idealnie. Chociaż nie. Bumerang musi być tak, żeby budy się mylił. Dobra. Jest okej. Okay. Lecimy. I... Rohatyniec, kruszczur, śpiewaczka, głośny ptak. Wredne. Ale cóż, nic nie zrobimy z tym, że jest to takie wredne. Więc rozpoczynamy. I tak. Niezłe rozdanie. Więc pierwsza rzecz, elektromagnes. Po prostu, jak jest okazja go użyć, trzeba go używać, wierzcie mi. Barykada, czekoladowe ciastko, ciastko niech się tam odlicza. Dobrze. Tak, aha. Elektromagnes, potrzebuje tempki. Nie będzie to najefektywniejsze, ale trzeba. Bo uwierzcie, ten elektromagnes jak się rozkręca, to już no, jest zabójczy. A 7 na rundę rzucić mu to też nie jest tak ciężko. W szczególności teraz. Chociaż dobra. W tej rundzie akurat sobie to odpuszczę. I nie klikłem barykady.
za pech. Naprawdę. Naprawdę. Okej, trójkę mi zablokował. Ale tak. Mimo wszystko wygraliśmy. Z wielkim startami na życiu oczywiście, ale wygraliśmy. Teraz jak Magnes młotek. Ja też ognia, no niestety. Nie mogę tego, co już polepszałem. Piorunochron. Wolniej łobnek zadaje tyle obrażeń, choć moje obrażenia będę ładować. Fajny przedmiot. Ale idzie w odstawkę. Bo mam już tutaj te dwa, które zostają. I te trzy już muszą być takie tylko po to, żeby wiecie, móc na wszelki wielki mieć. Na zastępstwo. A widzę tak, król szczurów. No. I dobrze. Popatrzcie, jak on działa. Szczur, 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 szczur i milion szczurów. Jeden tu ciśnie żółtą kostką. Czy zawsze jak trafi 5? To już to ponownie, ponownie, ponownie. Ma 3 kostki. Ale okej, mniejsza z tym. Młotka aż tak się nie opłaca teraz tutaj wpychać. Więc tak. Elektromagnesa oczywiście. Tak, młotek i tak zadam obrażenia. A elektromagnes, no. Jaki elektromagnes? Ciastko czekoladowe. Po prostu. Będę pomału przygotowywał. No i widzicie. Do trucizny. Po prostu ma wielkiego farta do tych swoich rzutów. I teraz tak. Tak. Jak mówiłem, jestem świadom, że nie jest to najbardziej efektywne i efektowne, ale proszę, 6 plus 8 opłaciło się. Moim zdaniem. I nie klipłem gadżeta. Za szybko po prostu próbuję działać. To było nierozsądne, gdyby tam użył jedynki, teraz miałby dodatkowe jeszcze przerzucenie. Więc tak. Więc AI okazało się trochę głupie. Ale wiecie, nie, żebym narzekał, dla mnie to jest na plus zdecydowanie. Teraz tak. 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 I tak. Dziękuję bardzo. Król szczurów pokonany. Dobra. I teraz co wyrzucić? Elektromagnes, młotek, bumerang. No. Bumerang. Niestety bumerang. No i miotacz promieni. Dobrze. Teraz tak, leczenie czy ulepszenie? Chyba leczenie najpierw. Bo ulepszenie wiecie, no. Dodam się i tak, ale będzie ono dobre nawet po zdobyciu poziomu. A leczenie niestety nie. No i tak, śpiewaczka tutaj, powiem szczerze, zobaczcie, jak jest niebezpieczna. Smutna zwrotka, wysoka nuta. Osłabiam i zdaję mnóstwo obrażeń ziemnych. Dlatego też... Teraz nie wiem, co wybrać przeciwko niej. Bo mógłbym... Użyć skupienia i elektromagnesem już zadać jej 10 obrażeń. Albo 12 i podwójne porażenie młotkiem, więc... Zrobimy tak najlepiej. Chociaż dobra. W sumie nie myślę trochę. Będziemy mieć na następną rundę już gotowe po prostu czekoladowe ciastko. O ile furia przechodzi pomiędzy rundami, bo nie jestem pewien, ale chyba tak. Więc powinno być w miarę okej. A teraz tak, no. I tak swoje zrobiła. I dobra. Niestety nam tutaj osłabili. To jest smutne. A teraz czy furia podwójna zareaguje dwukrotnie, czy nie? Tak. Dobra, opłaciło się. Może nie najbardziej wiecie ze wszystkich, ale opłaciło się i tak. Więc no. I dobrze. Co my tu mamy? Smutna zwrotka. Nie, jedna tylko i... Moi, zaraz będzie wysoka nuta. Niedobrze. No i nie uda się ciastka zrobić na potrójną furię. Więc trzeba zrobić tylko podwójną. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Ale oczywiście wystarczy, bo tam były 10. Więc dobrze. Lecimy w tym momencie miotać promieni. I pozostały nam tylko 4 rzeczy.
Więc albo ciastko, albo elektromagnes teraz stracimy. No. Ej, tak tuż przed włosem, co jest trochę smutne, delikatnie mówiąc. Ale tak, nie mam czemu się przejmować. Więc rzuty bardzo niskie, co jest niedobrym znakiem. Bo mamy tylko jedynkę do wykorzystania na coś innego niż elektromagnes. No ale cóż, jak mówiłem, aktywacja elektromagnesu jest istotną, bardzo, bardzo istotną kwestią. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu go ignorować. A teraz ma unik, taki. Więc trochę kiepsko. Ale czy to nam przeszkadza? Powiedziałbym, że nie szczególnie. Nawet dobrze. Użyję skupienia, wiem, że trochę marnotrawstwo, ale tak. Tak. Oczywiście tak. Tak. I następną to prawdopodobnie będziemy mieć już znowu podwójny elektromagnes. Ale okej, przynajmniej nie dostaję ciągle dubla. No, następny element ma plus jeden w życie, to nie, nie. Nie skorzystam na takich regułach. Dobrze, że to zauważyłem. Dobrze, że to zauważyłem. Dobrze, że to zauważyłem, bo prawie bym, żebym wziął i zmarnował elektromagnes. Ale coś jest niebezpieczne. I mamy ucisz wroga. Na szczęście uciszenie nie jest aż takie wredne. Nie znam pięciu obrażeń, oczywiście. O, i unik. Ale, no, jak widzicie, ma 10. Więc nieważne co zrobi, elektromagnes na szczęście go wykończy. Rozumiem, elektromagnes jest elektromagnes, czy co? Chyba. Tak, ja już się plączę z nazwami, to mocno. Czornochron, żegnaj. Dobrze, słyszycie, to nie. Furia! Furia co rundo tak po prostu gratis. W każdej rundzie. Idealny wybór. Bardzo idealny. Okej, okay. Jak zapewne widzicie, jeszcze wspomniałem sobie, co muszę posprawdzać, więc mogłem trochę więcej kupować w sumie. Weźmy obie rzeczy. Chcę zobaczyć, jak to zadziała. Złom, dwa tarczy. Wie się zawsze coś, ale nie. Tutaj połącz kostki. Trzy użycia w tej turze. Jornochron zaparzystą, wiecie. Ciężki wybór. Zakończyłeś, nie mamy? Nie, nie mamy. Powiem szczerze, chyba ulepszymy ze wszystkich rzeczy najprawdopodobniej złom. Chociaż? Nie, no klucz czy złom? Klucz. I w takiej konfiguracji idziemy walczyć z bossem. Kto to będzie? Kto to będzie? Uwaga, uwaga. Audrey, dobrze. Nareszcie nie trafiliśmy na Bustera, więc jej. Nawet nie ma co czekać, idziemy. Audrey jest bredną jędzą, to mogę wam powiedzieć, ale jakoś sobie poradzimy. Miło cię widzieć, od razu powiem, nie będzie taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że jesteś po rozgrzewce. Okej. Okay. Widzicie, cios głową, parzysto zadaje obrażenia po prostu. Nic wielkiego, ale tutaj trzęsienie ziemi, zadaje 6 obrażeń, osłab 3 wyposażenia. To będzie po prostu walka na śmierć i życie. A póki co klucz francuski. Możemy zwykłuje 1/6. Jedno porażenie wywołam. Głównie dlatego, że tak. Chodzi o podwójne użycie, to wolę elektromagnes, żeby jak najszybciej go naładować i przygotować do wielkich obrażeń. Bo jednak tak. No, będzie trzęsienie ziemi już teraz. Niestety. Smutne. Na 2 centy. Chcę po prostu być gotowy na wszystko i. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, nie ruszyło nam najistotniejszych rzeczy, więc... Po prostu... Gra jest dla nas łaskawa po ostatnich porażkach z robotem. No i niestety tutaj nie mam nic do zrobienia, więc...
Marnowałem dwie szóstki, ale wolę marnować takie szóstki niż powiedzmy sobie płakać za tym, że nie udaje mi się nic. No i teraz jest trochę gorzej. Na szczęście to już mam 12. Ale tak, jak jest gorzej. O. Zrobimy to tak. To będzie dużo sensowniejsze, bo dzięki temu prawie wygramy. Albo nawet wygramy, bo zauważam, że furnie klipłem, więc... Gdyby na odwrót furnie zrobił, to byśmy wygrali, jak jest miełop. Zapytałem, że to przecież się rozładuje i nie będzie dodatkowych obrażeń. Mogliśmy to już wygrać, ale nie pomyślałem. A cóż, trudno się mówi. W takim wypadku młotek za jeden, po prostu delikatny taki bąk. I wygrywamy. Udało się. Wynalazcom. W czasie, kiedy robotem się nie udało. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Ale okej. Okay. Doskonale sobie radzisz. Gratulacje. Witamy na scenie dla zwycięzców. Zaraz zakręcimy kołem, żeby sprawdzić, czy zdobyłaś swoją nagrodę. Co to dokładnie było? Chcę posiąść wszelką wiedzę we wszechświecie. Ach, czy wszyscy tego nie pragniemy? Dobra, czas zakręcić kołem. Uwaga, uwaga, co trafimy? No nie, mamy pecha. No, kto by się spodziewał? No niestety, tym razem szczęście ci nie dopisało. Może w kolejnym rozdziale będzie lepiej. Możesz mi chociaż zdradzić, jak to koło działa? Jest naprawdę zarąbiste. Aha, oczywiście, że nie mogę. Cięcie! Czy ktoś mnie słyszy? Powiedziałem cięcie! Przestań kręcić! Ta. Udało się, jej. Ale co najważniejsze, mamy kolejną postać, wiedźmę. Oj, tutaj mogę wam powiedzieć tyle. Lubię wiedźmę. Super postać, moim zdaniem. Ale ma swoje kaprysy. Ale o tym wszystkim, jak ona działa, co, jak, gdzie, kiedy, przekonacie się już w kolejnym epizodzie. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już za jakiś czas w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i hej hej!